jeżeli sobie wyduszamy, też będziemy powodować rozprzestrzenianie no nie tylko tych bakterii, ale również i tej wydzieliny pod skórą. Niektórzy uważają, że można powiedzieć, mieszek włosowy jest jak korek, jak butelka z korkiem, to co kiedyś wspominałem, butelka z korkiem, w związku z tym zaskórnik w postaci korka, butelka z szampanem na przykład, prawda, spienionym, to jest ten gruczołłojowy. Teraz jak się potrząśnie poprzez hormony tą butelką na przykład, to butelka produkuje dużo łoju i następuje, czy próba taka wypchnięcia tego korka. Jak się to nie powiedzie, to wtedy następuje jak gdyby rozerwanie butelki i wydostanie wydzieliny na zewnątrz. Ale teraz to jest uproszczony schemat, ponieważ ta butelka to jest jak gdyby wiele butelek połączonych no, nie szyjkami, ale tymi trzonami ze sobą. Jeżeli naciskamy, to my byśmy chcieli, żeby nam cały tłuszcz wyszedł przez tą dziurkę. Natomiast może być przepchnięcie, jak zespołu jaskiń, które ze sobą jakby mają łączność, może być przepchnięcie wydzieliny z jednej jaskini do drugiej i jak gdyby przepychamy wydzielinę pod skórą w zupełnie innym kierunku. W związku z tym to może powodować, że robi się trądzik obok i dalej następne zmiany ropne, już nawet trudno powiedzieć, że trądzik, jakaś ropowica może się nawet wytworzyć. Dlatego takie wyciskania w zasadzie to jest bardzo błędne postępowanie. My się staramy pacjentów przekonywać, żeby nigdy sobie nie wyciskali zaskórników, czyli wągrów. W krańcowych przypadkach można wcisnąć sobie treść ropną do żylnych jakichś tutaj naczyń i mieliśmy przypadki pielęgniarki, która sobie wcisnęła gdzieś tutaj do naczyń żylnych, to jest spływ tutaj do mózgu, więc wiadomo, nastąpiły powikłania w typu ropnia mózgu w ogóle. Także to jest no, bardzo ważna, istotna sprawa, żeby powyżej górnej wargi niczego nie dusić, nie wyciskać. Oczywiście, że każdy jest, nawet ja sam nieraz potrafię coś tam sobie wycisnąć, no każdy jest, prawda, tylko człowiekiem, no ale ogólna zasada taka, że staramy się tego nie robić.